Dzień dobry Państwu. Rozpoczynam sesję 30. sesję Rady Powiatu Częstochowskiego w Częstochowie. Otwieram ją w tej chwili. Serdecznie Państwa wszystkich witam. Na sali obrad obecni są radni, członkowie zarządu i pracownicy starostwa. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam. Poproszę o stwierdzenie prawomocności obrad. Proszę bardzo. Grzesiu jesteś. Dobrze, bo pan radny Grzegorz Dymer nie ma sprzętu, ale jest obecny. Zaznaczymy tą jego obecność. Bardzo proszę. Kolega starosta Mieczysław Chudzik też obecny jest. Bardzo proszę. I koleżanka przewodnicząca Urszula Całusińska również jest obecna. Brakuje nam tylko potwierdzeń pani radnej Tomzy oraz pana starosty Morzyka. Jest ok. Na podstawie podpisów na liście obecności i potwierdzenia kworum stwierdzam, że na sesję z obecnych 24 radnych nasze obrady są prawomocne. Otrzymaliście Państwo w materiałach sesyjnych porządek obrad. Chciałem zapytać Państwa, czy są jakieś uwagi, propozycje odnośnie przebiegu obrad. Bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie bardzo proszę o przegłosowanie porządku obrad. Proszę o zaznaczenie obecności również tych kolegów, którzy nie korzystają w tej chwili z tabletów. Na podstawie głosowania stwierdzam, tu jeszcze mamy dwa głosy nie zaznaczone. Chciałem zapytać pani przewodnicząca, czy pani jest za porządkiem i pan radny Mieczysław również jest za. Czyli stwierdzam, że wszyscy obecni na sali zagłosowali za porządkiem obrad, 24 osoby za, jeden przy jednym osobie nieobecnej, czyli przyjęliśmy porządek obrad, który został przesłany ustawowym terminie do Państwa na skrzynki mailowe. Mamy następny punkt, czyli przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Czy Państwo macie jakieś uwagi, propozycje odnośnie właśnie protokołu z obrad poprzedniej sesji? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że... Jeszcze poproszę o głosowanie oczywiście nad tym projektem, nad tym protokołem. Kto z Państwa jest za, przeciw lub wstrzymuje się, proszę o stosowne głosowanie. Dzisiaj będzie troszkę łatwiej, bo jesteśmy obecni fizycznie, więc proszę ewentualnie o podniesienie rąk i wtedy będzie szybciej, nie będziemy tutaj czekali na elektronikę. Bardzo proszę, czyli w sumie wszystkie osoby na sali obecne, czyli 24 osoby zagłosowały za protokołem z poprzedniej sesji i w ten sposób stwierdzam, że na podstawie tego głosowania stwierdzam, że przyjęliśmy protokół z obrad poprzedniej sesji. W punkcie piątym mamy powołać Komisję Uchwał i Wniosków i tu proponuję kolegę Adama Bochala. Kolego Adamie, czy kolega wyraża zgodę na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków? Tak. Pan Przewodniczący Ignacy Palutek. Pani Radna Elżbieta Łogiewka, czy wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Mamy dwie osoby. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie tych kandydatur. Bardzo proszę. Tego składu komisji, o których żeśmy wspominali. Proszę bardzo. Pani Joasiu.
i pani Danusiu. Proszę bardzo, jeszcze mamy dwa głosy. Bardzo proszę, pan starosta Chudzik wyraził zgodę. I jeszcze mamy kolegę radnego, przewodniczącego Adama Jaruga. Wyraża zgodę też, tak? Dobrze. W takim razie stwierdzam, że Rada Powiatu powołała komisję w składzie, którą przed chwilą żeśmy przegłosowali. W punkcie następnym mamy powołanie komisji skrutacyjnej, ponieważ dzisiaj będziemy mieli wybory. Proponuję do tej komisji kolegę Andrzeja Goldsteina, pana doktora Goldsteina, radnego. Czy wyraża zgodę? Bardzo proszę, dziękuję bardzo. Kolegę, ja bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy koleżanka Katarzyna Kapica wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze jedną propozycję, żeby tak było dokładniej to liczone, chociaż nie wątpię w kompetencje kolegów. Proponuję jeszcze jedną osobę, mianowicie kolegę Adama Jarugę. Czy kolega wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje odnośnie składu komisji skrutacyjnej? Nie widzę. W takim razie poproszę o przegłosowanie tego składu. Jeszcze mamy dwie osoby. Pan przewodniczący Markowski. Jeszcze. Dziękuję bardzo. Za składem komisji skrutacyjnej wymienionym przeze mnie i zaakceptowanym wstępnie przez głosowanie również 24 osoby za. Jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że praca będzie się odbywała w tym składzie w komisji skrutacyjnej, którą żeśmy zaproponowali. W punkcie 7 tradycyjnie już mamy informacje z działalności starostów zarządu w okresie międzysesyjnym. Poproszę pana starostę częstochowskiego Krzysztofa Smelę. Bardzo proszę, panie starosto. Dziękuję, witam wszystkich państwa. Informacja ogólna dotycząca ważniejszych działań starosty i zarządu w okresie od 23 września do 5 listopada 2021. W tym czasie zarząd odbył 7 protokołowanych posiedzeń. Następujące sprawy były przedmiotem naszych posiedzeń. Projekty uchwał Rady Powiatu 10, informacje na temat realizacji inwestycji drogowych, zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, informacje na temat propozycji regulacji płac w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w powiecie częstochowskim, zajęcie stanowisk w sprawie rozbiórki budynków w Bogumiłku, informacja na temat realizacji transportu publicznego w powiecie częstochowskim w miesiącu wrześniu, petycja i wniosek zakładowej Rady Kierowców Związku Zawodowego Kierowców przy PKS Częstochowa, informacja oświatowa za rok 2020-2021, rozpatrzenie wniosku o zwiększenie zatrudnienia w sekcji do spraw osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o jeden etat, informacja o naborze wniosków do przyszłorocznej edycji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, informacja w zakresie kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz inspektorów ZUS. Przekazanie składników mienia ruchomego powiatu dla Domu Pomocy Społecznej w Lwowie, przekazanie składników mienia powiatu Domowi Pomocy Społecznej w Turowie, przekazanie składników mienia Domowi Pomocy Społecznej w Blachowni. Nabycie na rzecz powiatu częstochowskiego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową, wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w czasie nieobecności dyrektora szkół w Złotym Potoku, ogłoszenie przetargu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu częstochowskiego w roku 2022
udzielenie pełnomocnictwa do składania świadczeń w imieniu Zarządu Powiatu Częstochowskiego o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zaopiniowanie projektu programu ochrony środowiska dla miasta gminy Koniecpol na lata 2021-2022. I teraz powiem parę zdań o kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ta kontrola odbyła się w dniach 8 lipca do 25 sierpnia 2021. To jest kompleksowa kontrola. Każdy samorząd w okresie czteroletnim takiej kontroli podlega. I co badano? Zakres obejmował księgowość i sprawozdawczość, tym gospodarkę pieniężną, księgi rachunkowe, budżetu i urzędu, realizację planu finansowego, sprawozdawczość budżetową, finansową, inwentaryzację, dochody budżetu, subwencje, dochody z mienia, dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, mienia Skarbu Państwa, wydatki budżetu, w tym wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń, wydatki majątkowe, rozliczenia udzielonych dotacji, obsługę długu publicznego, przychody i rozchody budżetu, zamówienia publiczne dotyczące wydatków majątkowych, audyt wewnętrzny, gospodarkę mieniem, w tym sprzedaż, nabycie nieruchomości powiatu, sprzedaż na nieruchomości Skarbu Państwa, ewidencja mienia Skarbu Państwa, rozliczenia finansowe z jednostkami organizacyjnymi, wykonanie wniosków z kontroli w latach poprzednich. I powiem tak, że z doświadczenia miałem już parę takich kontroli różnych, ale no chyba mi się nie zdarzyło, żeby kontrola wypadła no dobrze albo bardzo dobrze. Są pewne uchybienia, ale to są uchybienia formalne, z którymi się nie do końca zgadzamy i wyjaśniamy. I poza tym zobaczymy, jak te nasze wyjaśnienia zostaną przyjęte i jaki będzie końcowy protokół. W każdym razie ja jestem zadowolony z tej kontroli, ponieważ okres jest ciężki. No i trzeba się mocno pilnować, żeby nie zaliczyć dyscypliny finansów publicznych, co się w niektórych samorządach zdarza. No u nas się tutaj nie zdarzyło. Wyrażam tu podziękowanie dla naczelników i pracowników, bo to świadczy o tym, że pracują dobrze, a te drobne uchybienia, no to się tam zdarzyć muszą, a interpretacje też są różne. Mieliśmy też kontrolę ZUS przez inspektora ZUS. Zakres obejmował prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobieranie zobowiązania jest zakład pracy oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie uprawnień do świadczeń i ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. Zbadano listy płac, kartoteki wynagrodzeń, umowy zlecenia, deklaracje rozliczeniowe, akta osobowe, zaświadczenia RP7, ZUS, Z3 oraz zapisy na kontach księgowych dotyczących wynagrodzeń. W wyniku kontroli w badanych dokumentach nieprawidłowości nie stwierdzono. No więc tu w ogóle jest bez żadnych uwag. Cieszę się, że tak jest, bo to jest, też jest satysfakcja zarówno dla mnie, dla zarządu, a myślę, że również dla pracowników. Sporo się dzieje w tym no, trudnym czasie, gdzie pandemia rośnie, no ale wszyscy chcą nadrabiać stracony czas i naprawdę jest bardzo dużo imprez organizowanych przez stowarzyszenia, samorządy. No, staramy się uczestniczyć, ale na pewno nie we wszystkich. Nie będę tutaj dla Państwa tego czytał, to jest dużo. Ale przeczytam, że najlepszym 6 nauczycielom szkół podstawowych prowadzonych przez powiat częstochowski wręczono nagrody starosty częstochowskiego za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wyróżnieni nauczyciele oprócz nagród pieniężnych w wysokości 4000 zł
otrzymali dyplomy gratulacyjne oraz upominki. I przejdę tutaj do następnego działu. I teraz w listopadzie zostały przyznane i wypłacone nagrody starosty częstochowskiego dla 16 uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Nagrody przyznane zostały za szczególne osiągnięcia oraz średnią co najmniej 4,75 uzyskane w poprzednim roku szkolnym. Uczniowie, którzy otrzymali nagrodę starosty, spełnili następujące warunki. W kategorii nauka w poprzednim roku szkolnym uczeń musiał zająć pierwsze miejsce w konkursie, turnieju, olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim lub co najmniej trzecie miejsce na szczeblach wyższych. W kategorii kultura w poprzednim roku szkolnym uczeń zdobył pierwsze, drugie, trzecie miejsce lub wyróżnienie w konkursach artystycznych rangi międzynarodowej. W kategorii sport w poprzednim roku szkolnym uczeń zajął co najmniej czwarte miejsce w finałach Mistrzostw Polski w dyscyplinach sportowych, których organizatorem były polskie związki sportowe, więc wymagania tutaj dosyć wysokie. No ale sporo uczniów spełniło te wymagania. Przeczytam, bo to chyba warto, w jakich gminach znajdują się tacy uczniowie. Bartosz Bąk, gmina Kłomnice, w kategorii kultura. Marcel Kielan, gmina Mykanów. Nikola Chryścicka, gmina Mykanów. Martyna Mazurek, gmina Mstów. W kategorii nauka Igor Żak, gmina Mstów. Julia Stanuchiewicz, gmina Przyrów. Krystian Stanuchiewicz, gmina Przyrów. Hubert Popiel, gmina Konopiska. Bartosz Maciejczyk, gmina Mykanów. Kacper Mękarski, gmina Przyrów. Rafał Wiśniewski, gmina Przyrów. Patryk Wiśniewski, gmina Przyrów. I Małgorzata Kuban, gmina Mstów. Także Przyrów tutaj, no, zdecydowana większość. W kategorii sport Karolina Dziura, gmina Lelów. Co tam, ciotka? Cieszysz się? Cieszysz się, to dobrze. Miłosz Kowalski, gmina Rędziny i Karol Jabłoński, gmina Mykanów. To są ci uczniowie z terenu powiatu, którzy otrzymali nagrody starosty. I teraz przeczytam jeden taki fragment z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich. W dniu 22 października zakończyła działalność Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Częstochowskiego w Częstochowie, której celem było określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Łącznie przebadano 970 osób, 631 rocznik podstawowy 2002 i 329 osób z roczników starszych 97-2001 oraz 10 kobiet. Nie będę czytał z tych sprawozdań wszystkiego, bo bym tu Państwa z godzinę musiał przytrzymać, ale skupię się jeszcze na jednym sprawozdaniu. Oczywiście to wszystko jest do wglądu, jeśli Państwo uważają, że trzeba dotrzeć i zobaczyć, to bardzo proszę. Jak zawsze mam sprawozdanie szerokie z Powiatowego Zarządu Dróg, ale ja już tych, co czytam na każdej sesji, czytał nie będę, powiem, jakie obecnie trwają prace i odnośnie Polskiego Ładu. Obecnie trwają prace przy realizacji wyżej wymienionych inwestycji. Modernizacja istniejących rowów przydrożnych miejscowości Drochlin, gmina Lelów, za kwotę prawie 100 tysięcy złotych. Przebudowa pasa drogowego drogi 1062S, ulica Okulna w miejscowości Korwinów, polegająca na modernizacji rowów przydrożnych. W międzyczasie zakończono zadania. Budowa chodnika z odwodnieniem w miejscowości Kusięta na długości 2 km w gminie Olsztyn. Wartość zadania 1 750 000.
21 sierpnia nastąpił odbiór końcowy zadania zwiększenie mobilności subregionu północnego i dostępności do sieci TNT poprzez przebudowę dróg powiatowych w ciągu dróg Poczesna, Mazury, Młynek, Wąsosz, etap pierwszy miejscowości Poczesna, wartość zadania 6 714 000 zł. Informacja o wynikach naboru w programie Polski Ład. Zgłosiliśmy w pierwszym naborze 3 zadania i otrzymaliśmy, to znaczy zostaliśmy poinformowani, że otrzymamy dofinansowanie na te 3 zadania. Przypomnę, przebudowa drogi powiatowej 1008S Stary Kocin, Nowy Kocin, gmina Mykanów, długości 1,57 km. Dofinansowanie 2 850 000. Wkład własny 150 000. Przebudowa drogi powiatowej numer 1054S na odcinku Starcza-Łysiec, gmina Starcza, dofinansowanie 4 750 000. Wkład własny 250 000 zł. I zadanie trzecie. Przebudowa drogi powiatowej 1051S w miejscowości Kopalnia, gmina Konopiska, dofinansowanie 3 080 000, odcinek prawie 1,5 km, 200 000, kwota wkładu własnego. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji, zgłoszone do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa drogi powiatowej Kuźnica Grodziska, Rudniki znajduje się no niby już na trzecim miejscu na liście rezerwowej, no ale po ostatnim rozeznaniu w Urzędzie Marszałkowskim, no 20 mamy wiedzieć, może tak się zdarzyć, że nie będzie dofinansowania, ponieważ Urząd Marszałkowski no musi oddać pieniądze do budżetu państwa. Taka jest jakby ostatnia informacja. No zobaczymy. Po 20 będzie taka wiedza. Wartość zadania 7 800 000 zł, z czego dofinansowanie gminy Koniespol 550. Jeśli to zadanie nie złapie się w tym Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, to będzie przesunięte do Polskiego Ładu i tam spróbujemy w następnym rozdaniu, które będzie w listopadzie, zgłosić 3 następne zadania. Ja w tym miejscu chcę tylko podziękować tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, że to dofinansowanie żeśmy otrzymali, no ale sam to ja tego nie zbadam i nie dojdę do tego kto, ale jak ktokolwiek pomógł, to dziękuję, będziemy składać następne. Bardzo nam to pomoże jakby w realizacji inwestycji drogowych, które no, mamy w planie. I jeszcze tylko przypomnę, że skrzyżowanie w miejscowości Skrzydlów koło szkoły będzie nas kosztować 921 tysięcy złotych, czyli ponad 300 tysięcy drożej niż był kosztorys i nasze założenia. No ale znaleźliśmy tutaj rezerwy i to będzie wykonane, no bo są rzeczy ważne, ale są też ważniejsze. No i to jeszcze przypomnę, że Powiatowy Zarząd Dróg wyposaża się i zbroi się na zimę, oby jej za szybko nie było. W każdym razie zostały ogłoszone przetargi na dostawę solanek, piasku i soli. No i gromadzimy materiały, żeby nie dać się zaskoczyć. Mam tu jeszcze kilkadziesiąt różnego rodzaju wyjazdów, spotkań, uroczystości. Cały zarząd, czyli starosta, wicestarosta, członek zarządu, pozostali członkowie zarządu, no ale to nie będę Państwu tego wszystkiego czytał, bo tam, gdzie możemy być, to staramy się być, uczestniczyć, reprezentować powiat. No ale nie wszędzie się da, bo czasami to jest kilka imprez w jednym dniu, a szczególnie soboty, niedzielę to jest niemożliwe.
Są też wszystkie kampanie wyborcze czy sprawozdawcze wyborcze w stowarzyszeniach, w strażach pożarnych. Tego jest naprawdę dużo. Na zakończenie chcę Państwa zaprosić na uroczystą mszę niepodległościową, powiatową mszę niepodległościową 11 listopada w kościele w Emstowie. To jest msza z inicjatywy księdza generała Stanisława Respondka, który nas tutaj odwiedził i zaprosił nas jakby do współpracy, żeby mu pomóc zorganizować, bo miał taki pomysł. Jesteśmy po rozmowie z wójtem Mstowa. Będzie to uroczyście, będą sztandary. To jest ksiądz, który bardzo dobrze wypowiada się zawsze na temat samorządów. Dla niego polityka jest być może na innym planie w ogóle, jak takie plany ma. No to warto pewnie tam się spotkać. Ja wiem, że jest dużo różnych imprez, prawie każda gmina coś ma, no ale sam tam czas znajdę, jak Państwo radni, wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad też zostali zaproszeni, no to myślę, że tam jakaś grupa się zgromadzi. Zapraszam 11 na godzinę 11 do kościoła w Emstowie. Tam są jeszcze takie dwie rocznice osobiste księdza, 80 lat życia i 55 lat kapłaństwa. No jakoś postaramy się tam, żeby mu pogratulować tych dwóch rocznic. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie starosto. A można jeszcze jeden komunikat? Bardzo proszę. Bo rano tu pani naczelnik z kryzysu przyniosła informację, jak się COVID ma na terenie powiatu. No COVID się rozwija. Codziennie zamykane są nowe klasy w szkołach. No i śmierci się pojawiają. I przeczytam tylko, w jakich to gminach, czyli w Kolonii Poczesna, to gmina Poczesna, w Kusiętach gmina Olsztyn, w Lubojnie gmina Mykanów, druga klasa w Lubojnie w gminie Mykanów, dwie klasy w Rybnej w gminie Mykanów, trzecia klasa w Rybnej w gminie Mykanów, w Kościelcu gmina Rędziny, Stary Cykarzew gmina Mykanów, Wrzosowa Poczesna, Mstów i Stary Kocin gmina Mykanów. To jest taka krótka informacja, ale codziennie tych klas zamykanych po prostu przybywa i należy się spodziewać, że w niedługim czasie mogą nastąpić poważne obostrzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie starosto. W punkcie 8 mamy podjąć uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Częstowskiego. Proszę Państwa, zgodnie z ustawami, z regulaminem, z wszystkimi prawnymi aspektami naszej działalności, na skutek tego, że odszedł od nas nasz kolega, kolega Sebastian Cierpiał i mamy wakat na stanowisku wiceprzewodniczącego w związku z powyższym, na dzisiejszej sesji podejmiemy uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Częstowskiego. I proszę Państwa, odbywa się to w sposób ten, który żeśmy tutaj już praktykowali przez wiele, wiele lat. Mianowicie najpierw propozycje personalne odnośnie zajęcia tego stanowiska, później głosowanie, regulamin tego głosowania przedstawi komisja skrutacyjna, która przygotuje karty do głosowania, wyjaśni sposób głosowania i w głosowaniu tajnym zagłosujemy nad właśnie kandydaturami zgłoszonymi, czy kandydaturą zgłoszoną przez Państwa tutaj na dzisiejszej sesji. I w związku z powyższym oczekuję kandydatów. Ja jeszcze w nawiązaniu do tego, przepraszam, taką dygresję w tej chwili robię akurat w tym punkcie, ale umknęło mi to w tej chwili. Ja się przyłączam oczywiście do tych podziękowań, które złożył pan starosta w czasie swojego wystąpienia i trzeba wyraźnie powiedzieć, te pieniądze są z Polskiego Ładu i tutaj jakby ubiegnę troszkę może myśli opozycji. Być może koledzy jakby pomyślą, że my o tym zapomnieliśmy. Nie, my o tym nie zapomnieliśmy. To jest inicjatywa rządowa, która zostaje zrealizowana. Na razie mamy obietnicę i tutaj podziękowania w kierunku rządu i to odważnie mówię w tej chwili, że te pieniądze się znalazły. Przy niewielkim wsparciu nas tutaj powiatu częstowskiego mamy te pieniądze. Być może na razie one są, to jest to obietnica, ale mam nadzieję, że ona się zrealizuje.
jestem prawie pewny, że dostaniemy te pieniądze, wręcz pewny. Nie mamy jeszcze tej promesy, mam nadzieję, że ją dostaniemy. I dziękuję tutaj publicznie na sesji Rady za tą inicjatywę, za tą realizowaną inicjatywę. Polska jest jedna, powiat jest jeden dla wszystkich mieszkańców. I to nie jest tak, że jakiś radny dostał drogę. Nie, wszyscy Państwo dostaliśmy te pieniądze i z tych pieniędzy będziemy wszyscy korzystać. Jeszcze raz składam podziękowanie i przechodzę do procedowania wyboru wiceprzewodniczącego. Ja ze swej strony, jako że mam takie prawo jako przewodniczący pierwszy zabrać głos, zgłaszam kolegę Grzegorza Dynera. To jest działacz samorządowy z krwi i kości. Pracował bardzo wiele, wiele lat w samorządzie gminnym. Pracuje zaangażowany społecznie. Pracował u nas w Radzie Powiatu. Jest zaangażowany społecznie głównie w strażach pożarnych, w Ochotniczej Straży Pożarnej. To dzięki niemu te straże w powiecie i w gminie Konopiska wyglądają tak, jak wyglądają. Myślę, że tej laurki nie będę przedłużał i ja składam tą propozycję zajęcia stanowiska przez kolegę Grzegorza Dynera. Oczekuję innych propozycji na to stanowisko. Pan przewodniczący Markowski, bardzo proszę. To za sekundeczkę może jeszcze. Panie radny Grzegorzu, czy wyraża pan zgodę? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panowie w zarządzie, pan przewodniczący bardzo ładnie przed chwilą powiedział o tej jedności, o tym, że powiat jest nas wszystkich. W pełni się zgadzamy. Pora by było, panie przewodniczący, to udowodnić, że tak jest. Jeżeli pana słowa polegają na prawdzie, to za chwilę się przekonamy. Drodzy państwo, jeśli chodzi o zasady i pewną logikę w samorządzie, mamy kluby. Największym klubem jest klub PSL-u, z którego jest pan przewodniczący. Drugim klubem, jedynie o jedną osobę mniejszym, jest klub Prawa i Sprawiedliwości, który w prezydium, który nie ma w tym miejscu, w którym pan przewodniczący siedzi, żadnej reprezentacji. W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałem zgłosić bardzo doświadczonego, bardzo z krwi i kości samorządowca, czwartą kadencję radnego powiatu Ignacego Palutka, człowieka, który spełnia wszelkie kryteria, zarówno merytoryczne, osobowościowe. Jest człowiekiem spokojnym, zrównoważonym, doświadczonym, bardzo dobrze nadającym się do takiej funkcji. I bardzo liczymy, że po połowie już kadencji nastąpi, o czym zobaczymy zaraz, jak to jest w praktyce, z państwa strony jakaś refleksja. Bo jest pewna logika tuż powyborcza, kiedy tworzyła się państwa koalicja. I wtedy pewne ruchy z trudem, ale można było zrozumieć. Natomiast po połowie kadencji, kiedy to wszystko już jest za nami i pracujemy merytorycznie, myślę, że nasz klub też to wielokrotnie udowodnił w pracach w komisji, w pracach tutaj na sesji, zachowujemy się w sposób taki, w jaki sposób powinniśmy się zachować jako radni jednego powiatu częstochowskiego. Więc bardzo liczę na to, że nastąpiła w państwa głowach pewna refleksja, że może wróćmy do czegoś, co powinno na początku tej kadencji zaistnieć. Bardzo zwykłej rzeczy, że drugi w kolejności klub ma swojego wiceprzewodniczącego. Tak jak trzeci w kolejności klub ma swojego wiceprzewodniczącego, panią wiceprzewodniczącą. Bardzo się z tego cieszymy. I to jest dla państwa szansa na pokazanie, że właśnie tak jak pan przewodniczący pięknie powiedział w przeddzień patriotycznego naszego święta, które zawsze jednoczyło Polaków, że możemy wrócić do pewnej normalności i pracować, bo pan przewodniczący, w tym momencie wiceprzewodniczący komisji Ignacy Palutek,
Na pewno nie przeszkadzałby panu przewodniczącego. Myślę, że nawet byłby w stanie wspierać, czasami też i podpowiedzieć, czy doradzić coś. Myślę, że byłby właściwą osobą. Jeżeli natomiast tak nie będzie, to powiem, że będziemy bardzo zawiedzeni i będzie to świadczyło o tym, że decydują względy inne, względy jakieś pozamerytoryczne. Ale nie chciałbym może mówić, zobaczymy jaki będzie wynik głosowania, które jest przed nami. Mam nadzieję, że ta refleksja jednak nastąpi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę komisję skrutacyjną o zaprezentowanie sposobu głosowania i przeprowadzenie głosu. Za momencik, no właśnie. Czy pan przewodniczący Palutek wyraża zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W takim razie zapraszam komisję już po raz czwarty do tego, żeby zaprezentowała sposób głosowania, przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie. Dziękuję bardzo. Najpierw może, no właśnie, ogłosimy kilka minut przerwy, żeby komisja mogła zrealizować te wszystkie zadania. Dziękuję. Ogłaszam 5 minut przerwy.
Panie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Panie Radny Jaruga, bardzo proszę. Na samym początku przedstawimy tylko zasady głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Zasady głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Pierwszy punkt. Karty do głosowania wydaje komisja skrutacyjna bezpośrednio przed głosowaniem, odnotowując ten fakt na liście obecności. Karty te powinny być opatrzone pieczęcią Rady, co już uczyniliśmy. Punkt drugi. Radny oddaje głos, stawiając znak X wkratce przy nazwisku kandydata oznaczający głos za. Postawienie znaku X w kratkach przy obu nazwiskach kandydata lub brak takich znaków, dopiski lub skreślenia na karcie powodują nieważność głosów. Punkt czwarty. Wiceprzewodniczący Rady zostaje wybrany bezwzględną większością głosów za ustawowego składu Rady, czyli 50% plus 1. I punkt piąty. Radni wyczytywanie z listy w porządku alfabetycznym przez członka komisji skrutacyjnej wrzucają do urny wypełnione karty do głosowania tajnego. I teraz jest urna przezroczysta, będziemy za chwilkę wyczytywać i każdy może zagłosować sobie tutaj w miejscu, które gwarantuje mu tajne głosowanie. Ja będę wyczytywać, a kolega Andrzej Goldstein będzie rozdawał karty, żebyśmy się tu za bardzo nadmiernie nie przemieszczali. Pani Urszula Całusińska. Chudzik Mieczysław. Dyner Grzegorz. Dziura Marianna. Goldstein Andrzej. Jaruga Adam. Jelonek Gwidon. Kapica Katarzyna. Kasiura Henryk. Knysak Robert. Kosielak Monika. Kubat Andrzej. Lara Bożena. Łągiewka Elżbieta. Maciążka Magdalena. Markowski Adam. Miarzyński Jan. Morzyk Adam. Palutek Ignacy. Smela Krzysztof. Dekiela Joanna. Tomza Danuta. Wierzbińska Edyta. I Wochal Adam. Można sobie podejść, tutaj jest parawan, skorzystać, zaznaczyć i wrzucić do urny. Bo koleżanka radna za moment będzie jeszcze raz wyczytywać, więc można głos oddać albo teraz przy stoliku, albo jeśli ktoś chce, życzy sobie tutaj i będziemy...
takim razie proszę teraz o oddanie głosu i złożenie swojego głosu w urnie panią Urszulę Całusińską. Chudzik Mieczysław. Dyner Grzegorz. Dziura Marianna. Goldstein Andrzej. Jaruga Adam. Jelonek Gwidon. Kapica Katarzyna. Kasiura Henryk. Knysak Robert. Kosielak Monika. Kubat Andrzej. Lara Bożena. Łągiewka Elżbieta. Maciążka Magdalena. Markowski Adam. Miarzyński Jan. Morzyk Adam. Palutek Ignacy. Smela Krzysztof. Tekiela Joanna. Tomza Danuta. Wierzbińska Edyta. I Wochal Adam. Dziękuję bardzo Komisji Skrutacyjnej i wszystkim Państwu za oddanie głosu. Oczekujemy teraz na wynik głosowania. Ogłaszam 5 minut przerwy.
Prosimy już o uwagę. Szanowni Państwo, komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Adam Jaruga oraz członkowie Katarzyna Kapica i Andrzej Goldstein. Na podstawie wyników głosowania stwierdza. Liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 24 osoby. Imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów: Ignacy Palutek, Grzegorz Dyner. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 24. Liczba radnych, którzy brali udział w głosowaniu 24. Liczba głosów ważnych 24. Głosów nieważnych nie było. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Grzegorz Dyner, głosów za 17. Ignacy Palutek, głosów za 7. Komisja stwierdza, że wiceprzewodniczącym Rady Powiatu został radny Grzegorz Dyner. Na tym protokół zakończono. Karty do głosowania w ilości 24 sztuki stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Podpisy komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania. Poddaję te wyniki pod głosowanie. Proszę o podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego. Proszę bardzo, kto jest za? Jest to formalność, ale musimy jej dokonać. Proszę bardzo, kto przeciw, kto wstrzymał się? Wynik głosowania 17 głosów za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu został pan Grzegorz Dyner. Gratuluję. Dziękuję. Ja nie wiem, czy tutaj pan wiceprzewodniczący chce zabrać głos, to bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do następnego punktu obrad, a mianowicie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania wiceprzewodniczących Rady Powiatu Częstochowskiego do określenia podróży służbowej przewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego. Moja propozycja to pan przewodniczący Grzegorz Dyner. Pani przewodnicząca Urszulka Carusińska się nie obrazi pewnie, bo to chodzi o mobilność i ewentualne podpisywanie dokumentów. Tego dokumentu, o którym żeśmy mówili, czyli wskazanie do określenia podróży służbowej przewodniczącego. W związku z powyższym chciałem poprosić o głosowanie w tej sprawie. Proszę bardzo. Czy jakieś propozycje, uwagi, to bardzo proszę. Widzę. Jasnie, zagłosowałem. Tak, zagłosuję. Dzięki. Proszę Państwa, wynik głosowania. 17 głosów za, 4 przeciw, 3 wstrzymujące się, 1 nieobecny. Stwierdzam, że Rada Powiatu Częstochowskiego przyjęła uchwałę w brzmieniu przedstawionym przeze mnie i w druku numer 2. Następny punkt obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu częstochowskiego na lata 2021-2028. Materiał Państwo otrzymali w druku numer 4. Jeżeli będą jakieś wyjaśnienia potrzebne, mamy tutaj osobę, która, panią wiceskarbnik, która udzieli informacji. Jeżeli nie widzę głosów w dyskusji, w takim razie proszę o głosowanie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu częstochowskiego.
Proszę bardzo. Jeszcze pani radna Monika. Dziękuję. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 24 osoby przy jednej obecnej. Rada Powiatu Częstochowskiego przyjęła uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2028. W punkcie 11 mamy podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2021-2021 rok. Materiał zawarty w druku numer 5. Ten materiał został gruntownie przedyskutowany w merytorycznych komisjach. Ale jeszcze oprócz tego zapytam, czy są głosy w dyskusji. Nie widzę, tak poproszę o głosowanie w takim razie. Jeszcze jedno, bardzo proszę. Wynik głosowania. 24 głosy za. Jeden nieobecny. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok. Materiał zawarty w druku numer 5. W punkcie 12 mamy podjąć uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. Materiał mamy zawarty w druku numer 3. I zapraszam Państwa do dyskusji. Jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać głos, to proszę bardzo. Jeżeli nie, to poproszę o głosowanie. Przy jednym radnym nieobecnym podjęliśmy w takim razie tymi głosami, taką ilością uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych ze środków PFRON w 2021 roku. W punkcie 13 mamy podjąć uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i przechowywanie usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Materiał zawarty w druku numer 12. Otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma chętnych, to bardzo proszę o głosowanie nad tym punktem. Przy jednym nieobecnym. Stwierdzam, że Rada Powiatu w Częstochowie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i przechowywanie usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Dziękuję bardzo. W punkcie 14 mamy podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Częstochowskiego w 2022 roku. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych, w takim razie uprzejmie proszę o głosowanie. Zagłosowały za, przy jednym nieobecnym. Stwierdzam, że Rada Powiatu w Częstochowie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Częstochowskiego w 2022 roku. W punkcie 15 ma podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Materiał zawarty w druku numer 14. Zapraszam do dyskusji. Jeżeli nie ma tak głosów tutaj w dyskusji, poproszę o głosowanie. Wynik głosowania, 24 głosy za, przy jednym nieobecnym. W związku z powyższym stwierdzam, że przyjęliśmy wyżej zacytowaną uchwałę. W punkcie 16 mamy podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 września 2021 roku wniesionej w interesie publicznym. A dla tych, którzy nas oglądają, tu chodzi o szczepienia i dyskryminacji osób niezaszczepionych przeciwko chorobie COVID-19. Oczywiście ta petycja była wniesiona tutaj przez
Fundację Nowe Spektrum i pana Grzegorza Płaczek i ona była rozpatrywana szczegółowo w merytorycznej komisji. Niemniej jednak chciałem zapytać, czy państwo macie jakieś uwagi, propozycje do tego projektu uchwały, czy do tej całej uchwały? Bardzo proszę. Nie widzę chętnych, proszę o głosowanie. W clue, czyli w takim ustaleniu ogólnym, w tej uchwale chodzi o nieuwzględnienie tej petycji. W związku z powyższym proszę o głosowanie. Wynik głosowania, teraz zobaczymy, za głosowało 21 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu, jedna jest nieobecna na sali. Stwierdzam, że odrzuciliśmy tą petycję, czyli przyjęliśmy uchwałę w brzmieniu przedstawionym przeze mnie i zawartym w druku numer 15. W punkcie następnym mamy podjąć uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Częstochowskiego. W związku z wyborem radnego Grzegorza Dynera na wiceprzewodniczącego Rady pojawia się taka sytuacja, że pan Grzegorz Radny nie będzie pracował w składzie komisji rewizyjnej. Ja mam propozycję taką odnośnie tych roszad personalnych i teraz je przedstawię dla porządku i dla jakby tutaj uporządkowania i skrócenia tego procedowania składu, czyli należałoby wykreślić radnego Grzegorza Dynera ze składu komisji rewizyjnej. Oczywiście jak będą jakieś uwagi ze strony państwa radnych, to bardzo proszę, będziemy przegłosowywać personalnie każdą osobę i wtedy to później w ogólnym głosowaniu jakby zatwierdzimy te składy. Ja je przeczytam po już tych zmianach, żeby było jasne, gdzie kto jest w której komisji. Więc pierwsza propozycja wykreślenia radnego Grzegorza Dynera ze składu komisji rewizyjnej i dopisaniu w jego miejsce i niejako koleżanki Bożeny Lara. Następnie, propozycja następna to jest wykreśleniu pani radnej Danuty Tomzy ze składu Komisji Kultury, Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu. Następna propozycja jest wykreślenie radnej Bożeny Lara ze składu Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa i dopisaniu radnej Danuty Tomza do składu Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa. Ja oczekuję w tej chwili, to jest moja propozycja, pytam kolegów radnych, czy macie jakieś inne propozycje, które by zmieniły skład osobowy stałych komisji powiatu częstochowskiego. Przypominam, że chodzi o komisję rewizyjną, Komisję Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu oraz Komisję Samorządności i Bezpieczeństwa. Nie widzę tutaj propozycji. W związku z powyższym przeczytam składy komisji, które uległy tutaj propozycji zmian. Mianowicie w skład komisji rewizyjnej wchodzą koleżanka Dziura Marianna, Kosielak Monika, Lara Bożena, Wierzbińska Edyta oraz Wochal Adam. Komisji Edukacji, Kultury, Promocji, Sportu wchodzą radni. Pan Janowski Maciej, pan Jaruga Adam, pan Jelonek Gwidon, pan Knysak Robert, pani Kosielak Monika, pani Łągiewka Elżbieta, pan Markowski Adam, Miarzyński Jan, Morzyk Adam oraz Tykiela Joanna. I komisja ostatnia, czyli w sensie tutaj procedowania, to jest Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa. I ostateczny skład po tych propozycjach moich miałby następujący wygląd. Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa. Grzegorz Dyner, Jelonek Gwidon, Knysak Robert, Łągiewka Elżbieta, Morzyk Adam, Smela Krzysztof oraz Tomza Danuta. I teraz zapytam jeszcze raz, czy koledzy mają jakieś propozycje, uwagi odnośnie z tych składów i tych roszad, no bo to są roszady personalnych, które wynikają z tych moich propozycji. Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie tej uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Częstochowskiego. Nadmieniam, że pozostałe komisje nie zmieniają swojego składu. Proszę o głosowanie.
Proszę bardzo. Ja jeszcze, tak, oczywiście. Przepraszam, może tak się zamyśliłem. Wynik głosowania, 17 głosów za, 5 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu i 1 nieobecna. Stwierdzam, że skład Rady, skład osobowy stałych Komisji Rady Powiatu Częstochowskiego został przegłosowany w kształcie, w którym żeśmy wspólnie ustalili. W następnym punkcie obrad mamy podjęcie uchwały w sprawie zmian wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz powołania przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Częstochowskiego. Tutaj moja propozycja jest następująca. W ustęp 4 punkt drugi tej uchwały wiąże się z powołaniem koleżanki radnej Joanny Tekieli na wiceprzewodniczącą Komisji Kultury, Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu. Następnie koleżanki radnej Danuty Tomzy na przewodniczącą Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa. To jest moja propozycja i teraz ona wynika z wynika ze zmianą w składzie prezydium oraz zmianach w składach komisji. Te propozycje moje. I chciałem zapytać Państwa radnych, czy macie jakieś inne propozycje personalne, czy jakieś inne propozycje co do tej właśnie sprawy, czyli ustalenia wiceprzewodniczącej Komisji Kultury, Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu oraz przewodniczącej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa. Nie widzę, w takim razie poproszę Państwa o głosowanie. Wynik głosowania. 17 osób głosowało za, 4 przeciw, 3 wstrzymały się od głosu oraz 1 osoba nieobecna. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie zmian, uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz powołania przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Częstochowskiego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, który jest bardzo istotny, mianowicie każdy jest istotny, ale ten również. Gratuluję Państwu, którzy zostali powołani na odpowiedzialne stanowiska w prezydiach komisji poszczególnych, to po pierwsze. Po drugie, przechodzimy do następnego punktu, czyli sprawozdanie z realizacji programu Strategia Powiatu Częstochowskiego na lata 2016-2020 za 2020 rok. Proszę Państwa, wszystkie te materiały zawarte są w druku numer 8, one zostały elektronicznie przekazane. Oczywiście wszyscy mieszkańcy powiatu mają prawo i mają możliwość taką do zajrzenia do tego sprawozdania. Ono się znajduje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Można szczegółowo się zapoznać. I to nie jest tak, że my tutaj nie rozpatrujemy tego, bo te wszystkie punkty, oprócz tego, że je tutaj rozpatrujemy i głosujemy nad nimi, dyskutujemy albo i nie, są bardzo szczegółowo rozpatrywane w komisjach merytorycznych. Stąd po przygotowaniu niejako tych propozycji mamy możliwość po prostu właściwej oceny tych sprawozdań. Tego oczywiście nie głosujemy. Aha, informacje, nie sprawozdanie, tak, dobrze. W takim razie proszę o Państwa o zagłosowanie nad sprawozdaniem z realizacji programu Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego. Bardzo proszę. Wynik głosowania. Poproszę jeszcze kolegę Kasiurę. Mamy 24 osoby za, 1 nieobecna. Stwierdzam, że przyjęliśmy sprawozdanie z realizacji programu Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2016-2020. W punkcie 20 mamy informację o realizacji zadań oświatowych Powiatu Częstochowskiego za rok szkolny 2020-2021. Materiał jest zawarty w druku numer 9. Zapraszam Państwa do dyskusji nad tym punktem. Ktoś mi tutaj... Nie ma chętnych, w takim razie przechodzimy do nas. Stwierdzam, że przyjęliśmy informację o realizacji zadań oświatowych Powiatu Częstochowskiego za rok szkolny 2020-2021. W 21 punkcie mamy informację przewodniczącego o oświadczeniach majątkowych na rok 2020. Sekundeczkę.
Zgodnie z artykułem 25c ustęp 1, 2, 3 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku radni zostali zobligowani do złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia 2020 roku według stanu na grudzień 31 grudzień 2020. Pani radna Tekiela, która objęła mandat w trakcie trwania kadencji, została zobligowana do złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania, to jest 22 kwietnia 2021 roku, według stanu bieżącego. Wszyscy radni otrzymali druk oświadczenia majątkowego wraz z instrukcją dotyczącą sposobu sporządzenia oraz informacją na temat obowiązującego terminu. Oświadczenie majątkowe za 2020 rok wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT oraz oświadczenia pierwsze według stanu bieżącego zostały złożone w ustawowym terminie przez wszystkich radnych powiatu. Wymienione dokumenty zostały przekazane do właściwych urzędów skarbowych. Dwoje radnych złożyło korekty. W wyniku analizy dokonanej przez urzędy skarbowe czworo radnych zostało wezwanych do złożenia stosownej korekty bądź dosłania brakujących dokumentów. W wyniku analizy danych zawartych w złożonych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości oraz niezgodności w zakresie formalnym. Analizy tej dokonano w oparciu o kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie określenia wzoru formularzy oświadczeń majątkowych. Treść oświadczeń majątkowych za wyjątkiem informacji niejawnych, jak adresy zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Swoje oświadczenia majątkowe za 2020 rok wraz z kopią PIT zgodnie z właściwością przekazałem panu wojewodzie śląskiemu w ustawowym terminie. Następny punkt to jest informacja starosty częstochowskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych za 2020 rok. Panie starosto, bardzo proszę. Dziękuję. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym przekazuję informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez wicestarostę, członków zarządu, skarbnika, sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Starosta częstochowski złożył oświadczenie majątkowe wojewodzie śląskiemu. Wszystkie osoby złożyły oświadczenie majątkowe w ustawowym terminie. Po przeanalizowaniu oświadczeń majątkowych wraz z kopią PIT zgodnie z artykułem 25 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym oświadczenia majątkowe zostały przekazane do urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej. Dokonano analizy w oparciu o kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2013 w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Jednocześnie nadmieniam, że pracownicy starostwa, którzy uzyskali w trakcie roku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnej w imieniu starosty, złożyli oświadczenia w terminie 30 dni od jego uzyskania zgodnie z wymogami wyżej wymienionej ustawy. Ponadto informuję, że po analizie przeprowadzonej przez naczelnika pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie oraz naczelnika drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie pod względem prawidłowości ich sporządzania łącznie 6 osób zostało wezwanych do dokonania korekty oświadczeń majątkowych. Zainteresowani są w trakcie procedury dokonywania korekt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W następnym punkcie obrad mamy korespondencję Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, która dotarła do mnie właśnie w tym okresie. Ja przedstawię króciutko ją, mianowicie tak. Mamy informację pana wojewody śląskiego o oświadczeniach majątkowych przewodniczącego Rady i Starosty za 2021 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Punkt drugi. Petycja Fundacji Nowe Spektrum dotycząca dyskryminacji osób niezaszczepionych przeciw COVID-19. I tutaj myśmy dzisiaj podjęli odpowiednie działania. W ten sposób odnieśliśmy do tej petycji. W punkcie trzecim jest wniosek Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie o poparcie starania o uzyskanie przez uczelnię uprawnień do kształcenia lekarskiego. I to przekazano w tej chwili Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Tylko powiem, że pani rektor tutaj była uprzejma przyjść, nie wiem czy w tej kadencji, chyba w poprzedniej, i tutaj prosiła o, przekazała nam informacje, przedstawiła jakie są perspektywy tego kształcenia i prosiła o poparcie. No oczywiście myśmy się tutaj odnieśli do tego, ja przynajmniej bardzo pozytywnie.
Oczywiście pod warunkiem, że będzie przygotowanie merytoryczne do tego działania. Mamy w punkcie czwartym odpowiedzi na interpelacje radnych. Wszystkie interpelacje, odpowiedzi zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekty uchwał, informacje, petycje, sprawozdania będące przedmiotem niniejszych obrad oraz oferty szkoleń, zaproszenia, zawiadomienia o sesjach rad gmin, etc., etc. To wszystkie informacje dotyczące Komisji Korespondencji Rady Powiatu za okres od 23 września 2020 roku. Wszystkie te informacje są do wglądu w biurze Rady. I w punkcie 24 prosiła koleżanka Maria Dziura o zabranie głosu. Bardzo proszę, wnioski, oświadczenia radnych i Państwa również zachęcam do zabrania głosu w tym punkcie. Proszę bardzo. Pani radna Marianna Dziura. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na posiedzeniu sesji Rady Gminy w Lelowie zostałam zobowiązana do podziękowań, co w niniejszym czynie. Otóż w imieniu mieszkańców miejscowości Drochlin oraz radnego i przewodniczącego rady w jednej osobie pana Władysława Jaworskiego bardzo serdecznie dziękuję całemu zarządowi z panem starostą na czele. Dziękuję naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska panu Stępniowi. Dziękuję przedstawicielom Powiatowego Zarządu Dróg za podjęte działanie w sprawie modernizacji dróg, o którym wspomniał pan, panie starosto, w swoim sprawozdaniu. To zadanie jest bardzo ważne, gdyż tak odsuwa zagrożenie powodzi w tej miejscowości podczas opadów atmosferycznych. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo i poproszę panią radną Elżbietę Łągiewkę o zabranie głosu. Bardzo proszę. Dzień dobry jeszcze raz, panowie starostowie, państwo radni, wszyscy przybyli na dzisiejszą sesję państwo. Ja w sprawie takiej naszej tutaj mieszkanki naszej gminy Kłomnice. Otóż 12-letnia Zuzia Kaproń cierpi na przepuklinę oponowo-rdzeniową. Jest to zdjęcie sprzed roku. W tej chwili ten ucisk na kręgosłup powiększył się jeszcze bardziej. Wobec tego na terenie naszej gminy i naszego powiatu prowadzimy wszystkie możliwe działania, aby zebrać pieniądze potrzebne do operacji kręgosłupa dla Zuzi. Operacja bagatelka 2 miliony. Więc zbieramy te pieniądze we wszystkie możliwe sposoby. Między innymi jednym ze sposobów są imprezy, które są organizowane na terenie naszej gminy. Najbliższą imprezą będzie impreza teraz w najbliższą niedzielę, 7 listopada. Jest to międzygminny bieg niepodległości i marsz Nordic Walking dla wszystkich chętnych. Podczas tej imprezy w Skrzydlowie nad rzeką Wartą będziemy zbierać pieniądze do puszek dla Zuzi. Będą tam w sprzedaży różne specjalności kuchni wiejskiej oraz także licytacje różnych rzeczy z przeznaczeniem. Wszystko jest dla Zuzi, więc po pierwsze zapraszam wszystkich radnych, jeżeli mielibyście czas, ochotę i państwa też przyjechać do nas do Skrzydlowa, wesprzeć tą imprezę. Rozpoczyna się to wszystko o godzinie 14 biegiem dzieci, marszem dorosłych. Impreza jest już cykliczna i z tego co wiem, ludzie mówią, że jest ona dobrze zorganizowana i z przeznaczeniem na dobry cel pieniędzy. Druga sprawa, w związku też z tym rozpoczęły się tak zwane challenge. Pamiętacie państwo, jak robiliśmy swego czasu challenge pompowaliśmy dla Olusia. W tym momencie rozpoczęliśmy challenge dla właśnie Zuzi. I my jako radni powiatu częstochowskiego zostaliśmy nominowani przez koło senioritki z Kłomnic, koło taneczne, do wzięcia udziału w tym challenge'u. Challenge polega, bagatelka, na wypiciu szklanki wody, zrobieniu sobie zdjęcia z tą wypitą szklanką wody i wpłaty minimalnie 5 zł na rzecz Zuzi. Wobec tego ja mam taką propozycję, czy moglibyśmy państwo, którzy chcieliby w tym wziąć udział dzisiaj jako radni, jako tutaj przedstawiciele, po prostu tu na tej naszej sali sesyjnej wypilibyśmy tą szklankę wody i kto ile mógłby, dorzucilibyśmy tutaj może na ręce pana przewodniczącego,
tu na stół, choćby drobną kwotę, żeby wesprzeć te nasze wszystkie możliwe działania. Ja tu wiem, że pan Miarzyński, pan starosta, Bożena, jesteście też cały w ciągle w pomocy dla naszej Zuzi. Bez pomocy osób z zewnątrz no nie damy rady. I trzecia prośba, rozpropagujcie tą akcję jak najdalej możemy. Niech ona pójdzie na cały kraj, a nawet za granicę, jeżeli by się udało. Wszystkie dane są na stronie Zuzia Kaproń. Szukajcie w internecie i to wszystko tam jest. Możemy uczestniczyć. Czyli jeżeli ktoś byłby chętny, to po zakończeniu sesji zapraszam tutaj do challenge'u. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem zapytać koleżanko, moment, koleżanko. Tak. Ja chciałem zapytać, dlaczego my oczywiście jak najbardziej jesteśmy za, tylko pytanie, dlaczego to 2 miliony kosztuje i dlaczego nie możemy tego w Polsce zrobić na Narodowy Fundusz Zdrowia? Ponieważ Zuzia od samego początku, jak się tylko urodziła z tą przepukliną, ona była leczona właśnie od razu poza granicami. Wtedy, 12 lat temu, nie było u nas możliwości tego leczenia. Rozumiem. A teraz NFZ nie chce się podjąć leczenia, jeżeli już było prowadzone leczenie za granicą. No niestety takie mamy przepisy. Popieramy, za chwilę to zrobimy. Dziękuję ja już mam bardzo. Przygotowaną tutaj szklankę i pieniądze również. Także. I zapraszam kolejną osobę, która chciała zabrać, pan przewodniczący Ignacy Palutek. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, chciałem podziękować moim koleżankom i koledze za oddanie głosu, a z kolei do Pana Przewodniczącego chciałem skierować, żeby się zreflektował nad tym, co powiedział i co zrobił. I zastanówcie się, czy jest ten powiat, o którym żeście mówili, że to jest nasz powiat. To jest wasz powiat, drodzy państwo. A kto śledzi trochę politykę, kto na przykład oglądał debatę w Parlamencie Europejskim i oglądał polskich deputowanych, ja wiem, że pieniądze nie śmierdzą i każdy chciałby jak najwięcej. Myślę, że koalicja rządząca ma świadomość, że jesteście zapleczem tych, którzy chcą odebrać Polsce pieniądze z Unii Europejskiej, a te pieniądze już w tej chwili dostaliśmy. Dostaliśmy z budżetu polskiego. Jeszcze raz, panie przewodniczący, niech pan przemyśli to, co pan powiedział, i to, co zrobiliście. Ja wiedziałem, po co startuję. A wy poprzez to udowodniliście, gdzie jesteście, gdzie stoicie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście bardzo to szczegółowo przemyślę. Nie będę wchodził w politykę taką bardzo, bardzo wysoką na poziomie Unii Europejskiej, bo to myślę, że nawet nie jest miejsce. Ja dzisiaj powiedziałem bardzo mocne słowa i się z tego nie wycofuję. A jakie będzie interpretacja tego? Ja mówię o tym programie Polski Ład w tej chwili. Demokracja no niestety jest jaka jest, głosowanie jest jakie jest i taka jest prawda. Zawsze ceniłem opozycję, bo ona po prostu jest merytoryczna, jest potrzebna. I nie zmieniam zdania odnośnie tego, czy ten powiat jest mój, czy twój, czy kogokolwiek. On jest po prostu nasz. I ta Polska też jest nasza. Ja, jak już mówimy o polityce, trzeba dostrzec i bardzo dobre ruchy rządu. No i to dostrzegamy. Choćby nawet kwestia bardzo drażliwa i bardzo istotna dla nas, mówię tutaj w tej chwili o granicy naszej ojczyzny. Żeby nie było tak, jak było w sąsiednim kraju, w którym dokonano aneksji pewnego obszaru i jest jak jest. I dlatego jesteśmy wdzięczni w tej chwili za te działania, które są podejmowane i które błyskawicznie są podejmowane. I jeszcze panie przewodniczący, jakby pan tak był uprzejmy spojrzeć personalnie na te osoby, które w Parlamencie Europejskim mówią przeciwko Polsce.
To nie są moi koledzy z mojej partii. Proszę to dokładnie przeanalizować. Mało tego, jakby tak już wchodzimy w tą politykę taką troszkę wyższą, to proszę też spojrzeć na to, co się działo w parlamencie poprzednim polskim odnośnie prezydium Sejmu. Już więcej nie będę na ten temat mówił. Proszę Państwa, oczywiście z pokorą przyjmuję wszystkie głosy przeciw, wszystkie uwagi, bo zawsze całe życie się człowiek uczy. Ja również nie jestem jakimś alfą i omegą i doceniam te głosy, które zostały tu przekazane. Podkreśliłem to, co czuję sercem swoim odnośnie tego, co się w Polsce teraz dzieje. I nie zmienię tego zdania, choćby gdziekolwiek ktokolwiek mnie spytał, czy popieram takie działania typu to, co się dzieje na granicy, czy to, co się dzieje w polskich samorządach odnośnie Polskiego Ładu. Popieram je, po prostu je popieram. I dlatego myślę, że dalej będziemy współpracować. No dzisiaj widzieliśmy w głosowaniu, to głosowanie wygląda i poparcie naszych pewnych działań. No i myślę, że dalej będziemy współpracować, chociaż więcej się tego czerwonego tu pojawiło, to znaczy głosów przeciw. I zapraszam pana przewodniczącego Adama Markowskiego, bardzo proszę. Zacznę od prośby, ja to napisałem jako interpelację, ja ją składam do pana przewodniczącego. No, przejeżdżając niedawno przez Rondo Niepodległości, a mówimy to na tydzień przed świętem, w miejscowości Żuraw, zauważyłem, że no niestety rozjechana została tabliczka z nazwą tego ronda. A to akurat jest ważna nazwa. Nadaliśmy ją wiele lat temu bardzo uroczyście w Święto Niepodległości, wspólnie z wieloma osobami, które są na tej sali za czasów starostwa pana Ireneusza Skubisa. Mam nadzieję, że uda się może jeszcze do tego 11 listopada tą tabliczkę otworzyć, bo to takie trochę jest symboliczne i bardzo bym o to prosił. Natomiast co do dzisiejszego głosowania, no podsumujmy sobie, co nastąpiło. Nastąpiło to, że 9-osobowy klub PSL-u ma zarówno przewodniczącego, jak i wiceprzewodniczącego. 8-osobowy klub PiS-u nie ma nikogo w prezydium. 5-osobowy klub ma wiceprzewodniczącą, tak? Więc nie będę już dalej mówił o pozostałych kwestiach, bo to już nie o to chodzi. Chodzi o pewne symbole, chodzi o kulturę polityczną, której niestety na tej sali nie ma. Jest mi bardzo przykro, że bo czym innym jest kulturalne prowadzenie sesji przez pana przewodniczącego, za co dziękuję, natomiast mówimy o kulturze politycznej, która się przedkłada w głosowaniach, a państwo zrobili coś, co absolutnie z tą kulturą polityczną nie ma nic wspólnego. Powinno być państwu z tego powodu zwyczajnie wstyd. Takie mam zdanie, chyba nie jest to tylko moje zdanie. Powiem państwu tak, refleksja taka jest. Życie pisze scenariusze, czasami dzisiaj to było trochę tak, że scenariusze filmowe albo tytuły filmów piszą to, co na tej sali dzisiaj zostało zrealizowane, o czym Ptaszki, Jaskółki i inne tam mówiły znacznie wcześniej. Że jest taki film, ma taki tytuł, Moje wielkie greckie wesele, że bardzo duży wpływ miało na to dzisiejsze państwa głosowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią przewodniczącą Urszulę Sałusińską o zabranie głosu. Bardzo proszę. Panie starosto, no i wszyscy obecni. Wysłuchałam tego połajania z wielką uwagą i przypomniałam sobie wszystkie ważne głosowania z inicjatywy
No, obozu rządzącego, tak to nazwę. Jak ulał, kropka w kropkę, zawsze, ile było członków PiSu, tyle było przeciw, a już cud był, jeżeli było wstrzymujące. I tak samo równo nikt się nie wyłamał. Wobec tego jest takie ludowe przysłowie, bo ja jestem folklorystką, przyganiała graca gracy, a oba jednacy. Dziękujemy bardzo. Zapytam państwa radnych, czy macie jeszcze jakieś wnioski, oświadczenia oraz komunikaty? Jeżeli nie, to zamykam obrady 30. sesji Rady Powiatu w Częstochowie. Dziękuję bardzo.